Jakiego rodzaju inwestycja jest planowana na skrzyżowaniu ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina? No tyle co słyszałem, to jest przetwórnia odpadów poubojowych, pierza, krwi, kości. Tyle to słyszałem z wywiadu z panem burmistrzem. A co według pana wiedzy będzie produkowane w takim zakładzie? Czy słyszał pan może gdzieś w mediach, na jakichś spotkaniach, jakie surowce będą przetwarzane w tym zakładzie? No przypuszczam, że z tego będzie robiona mączka taka dla zwierząt. Czy już gorzej z finalnym produktem, to naprawdę nie jestem zorientowany. Czy to będzie całkowita utylizacja, czy po prostu przerabiane te odpady będą na mączkę? Jakie według pana są zagrożenia dla społeczeństwa wynikające z tego, że taki zakład miałby powstać w takiej odległości od najbliższych zabudowań? Proszę pana, no wiadoma sprawa, że takie odpady, jak tu będą do nas przywozić, jak te pierze, krew, kości, no zapachami nie są. To będzie raczej fetor. I moje obawy są co do tego, że raz, że będą nieprzyjemne zapachy, to jest raz, już żeśmy doświadczeni mieli w naszym miasteczku, w Pelplinie, który no, już teraz nie istnieje i nie ma sprawy. Ale teraz ma powstać właśnie ta przetwórnia tych odpadów i moje największe obawy to wzrost ruchu kołowego w naszym miasteczku. Nasza obwodnica już raz została rozjechana i pół roku był czynny tylko jeden pas. I moich wyliczeń, jeżeli słyszałem, że na dobę ma się przetwarzać 500 ton tych odpadów, no teraz wyliczyłem sobie, że no ilość tych samochodów, która będzie przyjeżdżać do naszego miasteczka, co 5 minut będzie samochód jechał, bo on musi wjechać, rozładować się, wyjechać i tak samo będą, jeżeli to będzie mączka, tak samo będą odbierali ten produkt finalny. Myślę, że te samochody nie będą szczelnie przykryte, jakieś hermetyczne, bo inwestor mówi, że to będzie w pomieszczeniu zamkniętym, że to... Ja w to nie wierzę. Zawsze jakiś wypływ tego powietrza czy tych zapachów będzie. Będzie kolejka samochodów stała do rozładunku. To nie będzie tak sprawnie, że on wjeżdża, wyjeżdża i go rozładowali. To będą kolejki tak jak są do spichlerzy zbożowych. I u nas będzie to samo. To całe skrzyżowanie, przypuszczam, będzie zapchane samochodami, z tymi odpadami. Teraz jak będzie upał 30 stopni, pan sobie wyobraża, co to będzie za zapach? U nas wiatry wieją zachodnie, przeważnie w stronę naszego miasteczka. Tu od tej inwestycji, którą inwestor planuje. Więc cały ten zapach pójdzie na nasze miasto. To są moje największe obawy. Zostanie rozjechane nasze miasto. Takie jest moje zdanie. W mediach społecznościowych pojawia się też dużo komentarzy nawołujących czy podpowiadających samorządowi i urzędowi, aby w jakiś sposób zablokować tą inwestycję. Czy ma pan jakiś pomysł, jakie kroki może podjąć urząd czy rada miasta, aby zablokować tą inwestycję? Nie mam pojęcia. Po prostu zdarzyć się na nas, którzy zebrali się, że nie dajmy zgody na powstanie tego zakładu. To jest chyba też najważniejszy głos. Mi się wydaje, żadne ustawy prawne nie powinny zmuszać naszych mieszkańców do powstania takiego zakładu. Niech to gdzieś w lesie powstanie, ale nie tu. Takie jest moje zdanie. Jeżeli się słyszy w świecie słowo Pelplin, to się myśli katedra. Cudowna katedra cysterska, jedyna Biblia w Polsce. I powiem panu, że przyjeżdża do nas cały świat, na lewo Brazylia, na prawo Nowa Zelandia, a na przykład wczoraj były 5000 oddalone Wyspy Kanaryjskie, żeby zobaczyć katedrę, tak? Pozbyliśmy się w swoim czasie smrodów związanych z produkcją kwasów, pozbyliśmy się jakby się chorób, które te opary i nie tylko, i bakterie przede wszystkim będące w powietrzu wywoływały. Moja siostra była lekarzem tutaj, mówiła o przewlekłych chorobach płuc, skóry. A teraz sobie chcemy zafundować kolejną historię, tak? I Pelplin kojarzyć z wielkim smrodem, tak? Ze smrodem na cały powiat. Więc też nasi organizacje turystyczne, które w okolicy działają, promocje prowadzą Kociewie, Łagodna Kroina, zdrowe powietrze, zdrowe wody, przyjeżdżajcie do nas, odpoczywajcie. Czy my mamy to wszystko sobie zepsuć? Kolega mówił łagodnie o zapachu, no nazwijmy tu cuchnącym smrodem, tak? Ja zawód wyuczony to zootechnik, bardzo pożyteczne są wszystkie produkty odzwierzęce, ale nie w ten sposób, tak? To będzie gnijąca krew, rozkładająca się krew, to jest chyba najgorszy smród, jaki sobie można wyobrazić.
Czy uważa pani, że ta lokalizacja, albo inaczej, czy ta inwestycja może powstać, tylko no nie w tym miejscu? Zgadza się. Uważam, że takie, bo wiem o tym, że można takie spalarnie robić z hermetycznym obiegiem tych wszystkich spalin, bo to też kolega pokazywał w Rimini bodajże we Włoszech. Jest coś takiego. Można by po prostu budynki czy pomieszczenia, inwestycje mniejszej skali przy rzeźniach, po prostu przy zakładach mięsnych, tak, gdzie te kości i krew będą świeże, będą szły prosto z produkcji, będą automatycznie utylizowane, a poza tym dla zwierząt, które jedzą potem, tak, bo to jest składnik paszy treściwej, mączka kostna, czy mączka mięsna, czy mączka mięsno-kostna, to też będzie zdrowsza, produkowana ze świeżych produktów, a nie tak już, no, że tak powiem, przetworzonych przez czas, tak, czyli gnijących. Poza tym nie wiem, czy właśnie bakterie gnilne nie będą fruwać w powietrzu i też nas tu nie będą zarażać. No to tak jest tu między nami, lekarz mogłaby się na ten temat wypowiedzieć. No bo przecież tak, jeżeli coś się dzieje w czasie, a taka substancja organiczna to jest doskonałą pożywką do rozwoju wszelkich bakterii. A bakterie gnilne są bardzo niebezpieczne dla człowieka, więc również i takie obawy mam. Joanna Jabłonka-Michna, mieszkam na ulicy Księdza Twardowskiego tutaj w Pelplinie. To jest bardzo blisko od właśnie planowanej inwestycji. Czy była pani na spotkaniu, które było zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury w lutym 2018 roku? I czy zapoznała się pani tam z informacjami, które przekazywał inwestor? Nie, proszę pana, o takim spotkaniu w ogóle nie wiedziałam, że jest planowane. My tutaj z mężem jesteśmy, nie mieszkamy tutaj od zawsze, jesteśmy napływowi. Nie pracujemy w Pelplinie, więc nie mamy jakiegoś takiej bazy tutaj informacji przekazywanej z ust do ust. A po prostu w internecie nie znalazłam takich informacji, że takie spotkanie jest planowane. Czy na chwilę obecną jest pani w stanie określić, czy zakres jakby tych informacji, które spływają do mieszkańców na temat tej inwestycji jest wystarczający, czy w ogóle ich na przykład nie ma? Znaczy, wie pan co, jest bardzo mało informacji. No, nie jestem jakimś użytkownikiem Facebooka codziennie i jakoś nie ogarniam codziennie tego, bo też pracuję, mam małe dziecko, które ma rok czasu i jak sobie wyobrażę, że ma za chwilę wychowywać się 300-400 metrów od takiej inwestycji, no to wie pan co, nie chciałabym tej inwestycji, ale po prostu jeśli chodzi o przekazywane informacje, to jest ich bardzo mało. Gdyby, nie wiem, koleżanka, która zadzwoniła, że jest takie spotkanie, nawet bym nie wiedziała. Jak pani ocenia działania urzędu związane z tą planowaną inwestycją? Po prostu nie ma informacji, więc nie mogę się wypowiadać na temat tego, jak pracuje urząd, bo nie mam informacji. Czy według pani urząd powinien w jakikolwiek sposób zablokować tą inwestycję, na przykład właśnie wsłuchując się w głos mieszkańców? Myślę, że tak. Czy rada, czy burmistrz jest wybrany właśnie przez nas, przez mieszkańców tego miasta i myślę, że my jesteśmy no, najważniejsi dla urzędu i dla burmistrza. My jesteśmy jego elektoratem, więc powinien się wsłuchać w nasz głos. To jeszcze na koniec, jakie jest pani stanowisko związane z tą inwestycją? Czy jest pani za, powiedzmy, nawet samą tą inwestycją, tylko nie w tym miejscu? Czy uważa pani w ogóle, że taka inwestycja, no mimo wszystko na świecie nie powinna nawet powstawać? Powiem panu tak, no musimy z takimi odpadami coś robić. Nie mówię, nie neguję jakichś takich technologii, ale neguje powstanie takiej inwestycji tak blisko miasta. Myślę, że jest na pewno dużo innych terenów, które można byłoby zrobić takie inwestycje, ale niekoniecznie w pobliżu miasta, w którym mieszkają ludzie. 4 lata temu kupiłem działkę od gminy. Plan zagospodarowania były działki jednorodzinne, budowlane. Taki był plan. Więc kupiliśmy działkę, wybudowaliśmy dom, wiadomo, z jakimi to się wiąże kosztami. Pół roku leżały papiery u konserwatora zabytków, ponieważ całe miasto jest objęte miejscowym planem przez konserwatora z uwagi na katedrę naszą. Nawet garaż z tyłu, taki mały, też pół roku papiery leżały, żeby u konserwatora to załatwić i to wybudować. I teraz po prostu po drugiej stronie ulicy ma powstać tego typu inwestycja. Nie wiem, tam też gdzie jest konserwator i dlaczego tak jest. W 2009-2010, jak byliśmy w gminie, się okazało, że ktoś tam dał zgodę inwestorowi na działalność szkodliwą, no i wtedy już popełniono błąd. Ciężko teraz powiedzieć, kto to wtedy klepnął, no ale uważam, że teraz władze powinny zrobić wszystko, żeby to zablokować, no bo wiadomo, nikt nie chce w takim sąsiedztwie mieszkać. I argumenty, że to będzie mega ekologiczne, nowoczesne, dla mnie to nie przemawia, bo 30 tirów z odpadami zwierzęcymi, bo taka będzie zawartość tych kontenerów, no to cudów nie ma, na pewno to wpłynie negatywnie na nasze życie,
na komfort życia, na wiadomo, smród, hałas i tak dalej. Nie? W którym roku kupił pan tu działkę? Jakieś 5-6 lat temu. Czy wtedy spojrzał pan, czy zainteresował się, jeżeli chodzi o taki okoliczny właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Bo ta informacja o tym, że ona jest na tej działce, może być działalność uciążliwa, no już była 2010. Czy szukał pan takich informacji? Wie pan co, nie szukałem, bo tam jest, jak na warunki pelplińskie, duże osiedle domków jednorodzinnych. Większość domów tam już jest powstałych w latach 70. 80. No i po to się tworzy plan zagospodarowania miejscowy, żeby uniknąć takich sytuacji, że osiedle domków jednorodzinnych sąsiaduje z tego typu firmą, tak? A nawet jeżeli tam jest przewidziana działka pod właśnie firmy, no to niech tam ktoś inwestuje, tak? Ale nie tego typu działalność, tylko działalność właśnie nieszkodliwą. Jakieś magazyny, coś w tym stylu, to my byśmy absolutnie nie mieli z tym problemu, jeżeli tam by były, powiedzmy, jakieś magazyny czy coś w tym stylu, nie? Mówimy o działalności szkodliwej. Niemniej inwestor otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie niejako ta instytucja no, powinna być gwarantem tego, że no, ta inwestycja będzie proekologiczna, czy nie będzie wpływała negatywnie na środowisko. Czy w takim wypadku również dofinansowana na przykład oczyszczalnia w Pelplinie z tej samej instytucji, czy tutaj ta instytucja jednak no, ma rację, czy jednak nie ma racji opiniując takie projekty? To znaczy tak, proszę spojrzeć z mojego punktu widzenia. Ja też jestem płatnikiem, płacę podatki, tutaj sąsiedzi wszyscy płacą. I właśnie mam pretensje do państwa polskiego, że 80 milionów dają na tego typu inwestycje, inwestorowi, tak? A my mieszkańcy, nasze nieruchomości spadną przynajmniej o połowę. Będziemy każdy z nas 200, nie wiem, 300 tysięcy do tyłu i nikt na to uwagi nie zwraca, tak? A tu lekką ręką się daje inwestorowi 80 milionów. Więc skoro państwo polskie daje tyle pieniędzy, no to chyba nie ma problemu, żeby gdzieś, nie wiem, za 2-3 miliony kupić w Polsce działkę. Jesteśmy dużym krajem, gdzie w promieniu 10-5 kilometrów nie będzie domów jednorodzinnych, tak? I tam to wybudować. Bo to nie chodzi o to, że ja nie mam nic przeciwko inwestorowi. Ja mu życzę jak najlepiej. Niech on to buduje, niech on ma z tego zyski, ale nie w tej lokalizacji. To powinno być gdzieś robione, nie wiem, w lesie, gdzieś na środku pola, tak? I o to nam, myślę, wszystkim chodzi. Niech on to buduje, niech ma z tego zyski, tylko nie przy naszych domach, tak? No ja mam nadzieję, tak jak wszyscy ludzie tutaj i pewnie cały Pelplin, no że jednak to, niech to powstanie, ale nie w tej lokalizacji, tak? Żeby to miasto mogło się dalej rozwijać, żebyśmy my mogli tutaj żyć, wiadomo, nasze dzieci i tak dalej. Jaka jest planowana inwestycja na terenie skrzyżowania ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina? No myślę, że to nie jest wielki niewypał dla nas, dla całego osiedla i Pelplina, ponieważ mam obeznanie już w tym zapachach, bo powiedzmy Kwidzyń, przecież z Kwidzynia już ludzie też się już tam skarżą, że to czuć. Z wierzchu ładnie to wygląda, ale zapach to pozostaje na 3-4 kilometry idzie. To Międzyłęcz już się czasem skarży na to, na te zapachy. Teraz tak, samochody jego stoją tutaj w Pelkomie, puste, odkryte i tam ludzie już się skarżą, że padliną leci. A co dopiero, jak tu zaczną tyle samochodów zjeżdżać. Samochody wywrotki ma, myte są, ale co z tego, jak zapach i tak zostaje. Wystarczy, jak z Kwidzynia przejadą samochody obwodnicą Pelplina, tu na Kościerzynę też przejeżdżają, bo też czasem jadę za nimi, no to czuć niesamowicie. A co dopiero taką inwestycję robić w Pelplinie. Czy posiada pan wiedzę, jakimi środkami transportu będą dowożone te surowce? Tak, to są typowo łódki i takie blaszane te kontenerki tylko. To nie są chłodnie, nic. To inoplanteki są zarzucone i to jedzie. Jak jeszcze mają wozić to z zagranicy tutaj, w Belgii chcą zlikwidować to, a tutaj chcą stawiać u nas w Pelplinie, to niech on tutaj nie jest zameldowany w Pelplinie, on jest zameldowany w Osieku. Niech sobie w Osieku tam postawi, to koło domu. A nie tutaj u nas w Pelplinie, niech nas tutaj nie truje, niech sobie sam tam wybuduje w Osieku. Czy według pana gmina powinna ustanawiać jakiekolwiek inne tereny inwestycyjne na terenie naszej gminy, aby jednak no, pozyskiwać tych inwestorów, no, którzy w jakiś sposób mogą się przyczynić do rozwoju miasta? Moim zdaniem, jak już chce taką inwestycję robić, owszem, niech zrobi inwestycje, przykładowo jakieś tam hale duże, co będą towary tutaj zwożone i na małe samochody rozwożone, na Starogard, na Czew, tak w innych dużych miastach jest zrobione. Że tiry nie wjeżdżają do miast duże, tylko na poboczu staną wiadą, towar jest rozładowany i później małymi jest rozwożony. Jedynie takie coś postawić na terenie tutaj gminy Pelplina. Ale nie takie, żeby to tak śmierdziało nam, za przeproszeniem. Czy jakiekolwiek inne obawy ma pan związane z tą inwestycją? Dla społeczeństwa, które mogą wyniknąć.
No mam, bo to tak. Po pierwsze hałas. Teraz przykładowo powiem jeszcze jedno. Blisko mieszkam, bo na Kraszewskiego. W nocy jak ja w sypialni okno otworzę, to słychać normalnie te silniki, te pompy jak tam chodzą i to agregaty. I to słychać jest z domu. Trzeba okno zamknąć po prostu, bo to czasem jak wiatry są cały czas tutaj zachodnie, no to cały czas to wieje na nasze osiedle. Cały czas te agregaty, to wszystko słychać. A co dopiero jak tu powstanie ta fabryka tego fetoru? To całkiem nikt tu nie wytrzyma. Czy był pan może na spotkaniu, które było organizowane w lutym 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie? Nie byłem, bo mam taką pracę, że jak wyjeżdżam w poniedziałek, to piątek wracam dopiero późno, nie? Także jestem poza miastem cały czas. Czyli bardziej panu na pewno tak. By pasował weekend na tego tak. Typu spotkanie? Tak, tak jest. Jeżeli inwestor zorganizuje, nie wiem, w najbliższym czasie, może za kilka miesięcy, tego typu spotkanie, czy wziąłby pan w nim udział? Jak najbardziej. I będę cały czas to tłumaczył, co teraz mówię tutaj do kamery.